Cześć, witamy Was na naszym kanale. Dzisiaj oczywiście jesteśmy w terenie. Wybraliśmy się dosyć późno w teren. Będziemy szli, będę Wam troszkę opowiadał, co dzisiaj będziemy robić. Nasze psy biegają tutaj po terenie, przede wszystkim, żeby mogły się wybiegać. Tak samo jak człowiek, pies, zwierzę potrzebuje rekreacji, ruchu na świeżym powietrzu. Świetne tereny, żeby po prostu wypuścić psa. Jest godzina dosyć późna, bo zbliża się zmierzch, wieczór, ale dlatego wybraliśmy się też w teren. Dzisiaj testujemy świece na komary od Pirana. Zapraszam na odcinek. Jestem w dosyć podmokłym terenie. Tak jak mówiłem, dzisiaj testujemy świecę, która ma nas uchronić przed ukąszeniami owadów latających. Celowo dzisiaj się niczym nie wypryskałem. Mamy zapadający zmierzch niebawem, teren bagienny po deszczu, czyli raj dla komarów. Już parę mnie w plecy ukąsiło. Zaraz podchodzę pod drzewo, gdzieś tam psy będą sobie biegać, a ja rozpalam świecę. Zobaczymy, jak ona będzie w ogóle się wypalać, jaki będzie miała zapach. W ogóle zobaczymy, czy będziemy pokąsani. Czy ona sprawdzi się w otwartym terenie? Jest dosyć mokro, cały czas padało dzisiaj z takimi przerwami, także pogoda wymarzona, żeby po prostu komary rozmnażały się. One uwielbiają właśnie taki teren podmokły, zacieniony, tam się po prostu rozmnażają, a potem żerują na nas. Psiaki sobie przy okazji mogą pobiegać. Dobra, oprócz tego, że testujemy dzisiaj świece na komary od Pirana, oczywiście pokażę Wam też parę rzeczy, które Kuba wysłał mi do testów. Nie będzie to oczywiście reklama. Kuba wysłał mi do testów, tym bardziej, że wie, ja ich nigdy w życiu nie używałem. Będzie dla mnie to naprawdę coś nowego. Zawsze bazowałem na dwóch kamieniach, jakieś dwie cegły znalezione w terenie. Na tym gotowałem i świetnie to się sprawdzało. I będę dalej na tym bazował. Ale wysłał mi piecyki bushcraftowe do gotowania w terenie. Wiem, że dużo bushcraftowców, ludzi, lasów bazuje na tych piecykach. Wiem, że one świetnie im się sprawdzają. Dla mnie to będzie nowość i nowe doświadczenia. Dobra. Zanim je komary pożrą, bo Tosia stoi za kamerą, już się wygina. Słuchajcie, muszę rozpalić tą świeczkę. Zaraz ją wyciągnę. Świecę przeciw komarom. Wszędzie tu latają komary. Tosia trzyma telefon. Widzę, że wokół telefonu latają pełno komarów. A oczywiście Laki się tarza. Dobra. Siadam tutaj. Wyciągam świecę. Zobaczcie, jak komary obsiadają nas wszędzie. Muszę odpalić jak najszybciej świecę. Dobra, zanim przejdziemy do świec, świeca na komary od Pirana. Także do użytku na zewnątrz pomieszczeń. Zawiera olejki eteryczne z cytroneli i lawendy, czyli zapachy takie, które pewnie odstraszają komary i wszystko, co lata. Zapałki oczywiście w środku, tak jak w świecach awaryjnych Pirana. Mamy zestaw zapałek do odpalenia tego. Kurczę, wkurza mnie ten komar, muszę go się pozbyć, bo już opija się, a już plecy mam tak pokąsane. Dobra, czas palenia 16 godzin. Maszka też przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Przed użyciem zapoznaj się z etykietą na spodzie puszki. Dobra, słuchajcie, puszka wygląda jak konserwa, tak jak przy świecach awaryjnych Pirana. Tylko, że zawartość jest troszkę inna. Otwieram, bo zaraz mnie zeżrą te wszystkie latające paskudy. Od razu jak otworzyłem, poczułem zapach cytrusowy. Masza chyba też, jej się podoba ten zapach. Albo chce, żebym odpalił już tą świecę. Świeca naprawdę intensywnie pachnie. Mamy cztery knoty, które możemy odpalić. Oczywiście, jak wszyscy wiedzą, to światło przede wszystkim komary wabi i przyciąga do nas. Mam nadzieję, że Laki tutaj coś tu wącha. Mam nadzieję, że ten zapach
odstraszy te wszystkie latające gady. Dobra, odpalam, bo naprawdę czuję, że mnie zżerają. Pięknie, pierwsza zapałka się zapaliła. Ale czuję, że mam plecy tak pokąsane. To był chyba zły wybór, kurczę, wychodząc do lasu, nie pryskając się niczym. Dobra, mamy świetnie, mamy zapałki w środku. Oczywiście zapałki są w worku strunowym, świetnie zabezpieczone przed wilgocią i dodatkowo zamknięte szczelnie w tej konserwie. Świeca awaryjna na komary, zanim pewnie ten zapach się zacznie, wosk roztapiać. Tosia mnie tu oklepuje, żeby, kurczę, bo wszędzie latają wokół nas komary. Zaraz siadam u góry i będziemy więcej opowiadać. Wiecie co? Jestem cały pokąsany. Mam nadzieję, że świeca zaraz zacznie działać. Oczywiście jestem na otwartej przestrzeni. Tu ten zapach będzie się roznosił, rozmywał. Komary, podejrzewam, i tak będą jakieś przylatywać, ale wokół mnie mam nadzieję, że zaraz zrobi się spokój. Tym bardziej, że za mną jest bagnisko. Ale mnie ukąsił gad skubany, no. Dobra, wracając, tak jak mówiłem, mamy zapałki do odpalenia właśnie tej świecy. Ta świeca, tak samo jak świece awaryjne od Pirana, którą już wcześniej testowałem, wysłał mi również świecę XL. Tej świecy jeszcze nie testowałem. Oczywiście jest to ta sama świeca, co ta mniejsza, tylko w większym wydaniu ma więcej, ma dłuższy czas palenia. Oczywiście te świece są wykonane z czystej parafiny. Tak samo jak ta świeca na komary z domieszką olejków eterycznych, które mają po prostu odstraszać wszystko, co lata wokół nas i próbuje nas zjeść, powiedzmy, pokąsać, żeby nam utrudnić po prostu nasze funkcjonowanie. Dodatkowo Kuba wysłał mi też świecę survivalową. Jest to taka malutka świeca, też w puszce aluminiowej, nie zamykana jak konserwa, ale odkręcana. O, coś mi tu lata koło ucha. Dobra. Wysłał mi też świecę właśnie survivalową, taką fajną, malutką, którą możemy sobie wrzucić do plecaka i awaryjnie, jeśli wysiądą nam baterie w latarce, albo jesteśmy po prostu gdzieś schowani, możemy sobie zapalić i sobie doświetlać w jakiś tam sposób pomieszczenie. Mało, że robi to jakiś klimat, jak nie możemy rozpalić na przykład ognia, możemy zapalić taką świecę. Oczywiście latem światło ognia palącego się tych właśnie knotów będzie przyciągać komary. Dlatego fajnym rozwiązaniem jest świeca na komary. Będę tutaj chwilę siedział, zanim to się zacznie trochę roztapiać. Zobaczymy, czy zaraz będzie mi coś kąsać. Może z tyłu za mną nie widzę, nie mam tam oczu. Może tam jakieś gady latają i próbują się do mnie dotrzeć, żeby po prostu ugryź mnie w plecy, a potem w nocy będę się przewracał i cały czas drapał. Dobra, ale nie o moim drapaniu, tylko o świecku. Świeca, jak widzicie na przebitkach, wypala się równomiernie. Tym bardziej, że świeca ma 4 knoty, także powinno równomiernie się wypalać, powinien powstawać taki basen. Cała zawartość świecy będzie po prostu wypalona. Nic nie zostanie. Tosia jest za kamerą. Widzę, że komary ją tam zaczynają kąsać. Ja tu w miarę bezpiecznie sobie siedzę przy tej świecce. Oczywiście z tyłu jakiś gad zawsze przyleci i próbuje mnie ukąsić. Także ta świeca pewnie jeszcze nie uzyskała pełnej mocy, żeby po prostu nas ochronić, a tym bardziej, że wybrałem teren bagienny, podmokły, jesteśmy po deszczu, wszystko sprzyja właśnie takim latającym gadom, żeby nas po prostu pokąsać. Zobaczymy później,
na jakieś notce, jak ta świeca będzie się też sprawdzać w innych okolicznościach. Pierwszy test za nami, zobaczymy, co będzie dalej. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, ruszajcie w teren, ćwiczcie swoje umiejętności, bo każde wyjście niesie nowe doświadczenia. Także trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!